te grzybki, pokaż. No nie wierzę. Tam, tu i tu, i tu, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzień dobry, grzybki. Ładne jesteście, prawdziweczki. Trzeba was wydobyć. Po kolei wydobywamy. Jeden. Dwa. Drugi też. Takie smukłe nóżki mają. Wyrosły z mchu. Drugi. Idę po trzeciego. Tylko żeby tutaj nie stanąć. Trzeci. O, grzyb nie zakryjemy. Wszystko zakryjemy. Tutaj też. Trzeci, tak? Gdzie jest ten czwarty? No tu jest taki jeden, który już się nie nadaje. Zostawimy go na rozmnożenie. Niech się rozmnaża. A tu jest jeszcze jeden, taki trochę objedzony przez ślimaki. Ale zaraz zobaczymy, czy to się nadaje. Ale mamy dużo. No może tak. Tyle mamy grzybków. W jednym miejscu rosły. A cóż to za znalezisko znowu? Zobaczcie, jakie dwa olbrzymy rosną. To znaczy, jeden jest olbrzym, ale drugi się tutaj wybija koło kijka. Zaczniemy od dołu wybierać. No na skarpie, no na skarpie. Ale ten jest robaczywy, a ten drugi... Ale duży, zobaczcie, jaki duży grzyb. No nie mogę. Ale ładny, ale ładny. No, piękny grzybek. No to ty go znalazłeś, zobacz. Takie dwa bliźniaki są. I rosły na widocznym zupełnie miejscu. Spójrzcie, tu droga. Przeszliśmy sobie tą drogą. Idziemy, idziemy. A tu przy samej drodze takie okazy. Czareczki rosną na takiej drodze. Tam dalej młodziutkie. I jesteśmy blisko jamrozowej polany. I znalazłam ciekawy okaz grzyba, który rośnie na samym wierzchu takiego zwalonego, obrośniętego pnia. I zidentyfikujemy, co to jest. Pokażę go z drugiej strony. I oto efekt naszego spaceru na jamrozową polanę. Takie niby nic, a kilka prawdziwków udało się znaleźć. Taki piękny las pod zieleńcem. Przeszliśmy się na spacer. A tutaj tyle śmieci nazbierałam. No, trzeba to wywieźć z lasu. Historia powtarza się. Idę sobie drogą, a tam rośnie jakiś prawdziwek. Tylko trzeba mieć dobre oczy, żeby go zobaczyć pod tym świerkiem. Spójrzcie tylko, nawet są dwa. Jak tutaj teraz się dobrać do nich? No trzeci malutki, trzeci tu jest. Tam jest czwarty, zobaczcie. Tam. Znalazłam rodzinkę borowików. Pierwszy. Drugi. Mam dwa. Trzeci. Trzeci i tam jest czwarty. Czterech braci. Zobaczcie sami. Jakie to piękne. Ale na jego skraju zauważyłam młodego grzybka, borowika. Teraz go wyciągnę. Aha, może tak? Może tak, może tak. Jak? No tak głęboko siedzi, że tam palec chyba włożyć, żeby go wyrwać. No nie mogę go wyrwać. Jest, zobaczcie, jakie cacko. Głęboka ta dziura. Trzeba ją mocno zakopać. Chodź, mój śliczny, chodź.
jest kolejny prawdziwek. Witamy w gronie zacnych grzybów. Młody, prawdopodobnie zdrowy. Mocno przyrośnięty, wrośnięty w trawę. O, nawet się złamał lekko, ale to tylko dlatego, że mocno go szarpnęłam. Jest okrąglutki. Co z tym zrobić? Już nie wydłubię chyba. Wydłubałam, ale trzeba to zakryć. Mocno przycisnąć. A to zabrać. Młode, ładne prawdziwki chowają się w trawie. Trzeba je ładnie odsłonić, tego grzybka. I zobaczyć, ale pękaty, ale wielki ma ten korzeń, trzon. Ale niezbyt głęboko siedział tym razem. Myślę, że tam coś jeszcze wyrośnie z tego. Tada! Nie wiem dlaczego, ale jak już stanę nogą na coś, co mi chrupnie, to znaczy, że to jest na pewno grzyb. Więc tutaj też rozdeptałam takiego prawdziwka z wielkim, grubym korzeniem, którego ukruszyłam. No nieładnie, nieładnie. A tuż obok, dwa kroki dalej, wyłania się coś z trawy. Co to jest? Ma dużą brązową główkę. Jest młodziutki. Ma gruby trzon. I aż chrzęści, jak się go wyrywa. Jest, jest. Jest ładny. Aż trudno w to uwierzyć, ale znalazłam tutaj cztery niewielkie, piękne borowiki. Te już nie mają takich okrągłych nóg, ale rosną trzy razem. Piękne trojaczki. O, te się zrosły nawet. Piękne trojaczki i tutaj jeszcze jest czwarty. O, jak ładnie to wygląda. Takie oto cztery wspaniałe borowiki. Dzień dobry. Dwa prawdziwki. Hurra, hurra. Cieszymy się. Zaraz je wydobędę. Ale fajne. Chodź tu, chodź. Ta-da. I drugi grzybku. Chodź tu, chodź. Ta-da. Niesamowity grzyb. Słuchajcie, zobaczcie jaki wielki. Zobaczcie jaki olbrzym. Jest jeszcze jednego, ale ten jest o wiele, wiele większy. Gdzie mój nożyk? No. Mój nożyk to pikuś. Ten grzyb to jest dopiero wielki. W słoneczku coś mi zajaśniało. A to rośnie grzybek. Chodź grzybku, chodź. Nadajesz się do marynaty. Właśnie nam brakowało takich prawdziwków, które nadają się do marynaty. A ten się bardzo nadaje. Wyszłam w jakiś las, w jakieś krzaki, bo tam zobaczyłam grzybka. No nie wiem, jak do niego mam dojść tutaj, bo jest się trudno przedostać. Ale muszę przejść najpierw tu i zerwać tego. Ten już jest dosyć stary, mocno obgryziony. No ale jednak będzie co suszyć. No tu trzeci rośnie. W sumie ten chyba już nie będzie do wzięcia, bo jakoś dziwnie wygląda. Ej, grzybku. Jest wielki, pokręcony, popękany. No ale to jest prawdziwek. Więc zasypię mu grzybnie. Wielki dół to był. A grzyba zabieram. Teraz dojdę do tego trzeciego z tej strony. Myślę, że ten jest najmłodszy i najładniejszy. I najzdrowszy. Chodź, prawdziweczku.
Takich oto trzech braci udało mi się znaleźć w tym gąszczu. Naprawdę gęsty las. Ale tam dalej już jest droga, wychodzę. I kończę chyba na dzisiaj grzybobranie. Sukces. Dasz Bór tyle nam dał prawdziwków. W domu policzymy. Dzisiaj 22 prawdziwki zaliczone. Dużo młodych. Będzie co w ocet wkładać. Więc do roboty.